Z tej strony Gigor G, witam was w szóstym odcinku. Niestety zepsułem trochę save'a jak testowałem. I stracicie kopalnię teraz, przynajmniej jak idę do kopalni i biorę listę od Jana. W sumie to dużo nie straciliście, no sorry, testowałem niechcący, zapisałem później zaspany. Mocno zaspany, bo była późna pora. Na save'ie 1, 2 zamiast 3 i 4, na których testowałem. I dupa, i się zepsuło. I po save'ach. Została kopia save'a po wyjściu z kopalni. Ale jest lista, jest wpis w dzienniku, nic się nie zmieniło poza tym. Robić 45 siły. Przydałoby się gdzieś dwa levele wbić. No i chyba jakoś dacie radę oglądać. Tam, że przegapiliście kopalnię, to już moja wina. Ale reszta jest bez zmian. Wiecie co zrobię? Udam się teraz do starego obozu. Direxa odinstalowałem. Bo crashowało tutaj przy wyjściu z kopalni. Dajcie mi chwilę. Dobrze, już jestem. Trzeba do starego obozu się udać. Musiałem telefon odebrać, więc... No cóż, musiałem zrobić pauzę. Żeby oklepać Aidano, żeby lepszy łuk zdobyć, a do tego i tak poziom jest potrzebny. Byłem w sumie dwóch poziomów. Do bicia 5 z ręki i 15 siły i klepanie Lares odgryzanie. Dlatego, że on ma topór 45x45 jednoręczny, który koniecznie trzeba zdobyć. Może to trochę bagowania, ale tu inaczej nie widzę przyszłości w tej grze. Albo się to robi z normalnym poziomem trudności, albo nie ma innego wyjścia. Ja rozumiem moby silniejsze, ale nie było tak w Butiku 1, że jak atakuje ktoś, to przerywa animację i weź tu kurde cokolwiek zabij. Nie da się inaczej. No w obozie na Wagnie mają ładne pół sukienki, więc zresztą można... A nie, nie można iść do tamtego NPC-a jeszcze, właściwie do tej nowej kobiety w kolonii, która... No Eli jakoś miała, bo tam jest stado zębaczy i wiecie chyba jak by się skończyło, więc... Dużo mówić. Jak wejdzie kryt, to jest na hita. No to sobie poekspić trochę i wybić wszystko co się da. No. Ten odcinek może taki trochę być, ale jakoś to wy nie przegapiliście tylko wolną kopalnię i postaram się by więcej nie przegapić. Powinienem kopię robić tych odcinków w razie czego. Ja byłem już taki zaspany wtedy. Tam się nie zbliżam, nie mam nadzieję, że te... Napiszę sobie to. Na wszelki wypadek. Próbuję dojść do starego obozu i wziąć pauzę w nagrywaniu, wyjść z gry, zainstalować ponownie Direxa, bo uważać jak się do kopalni wchodzi i wychodzi. Nie można z żadnym światłem uchodzić, a jestem ciemno jak w dupie. Już testowałem później, jak wychodziłem w innym celu. Wychodziłem bez tego i co? Bez pochodnie ani z moim światła i wyszło dobrze. Przydałby się trochę lepszy łuk na te silne mopki. Chociaż to nie są silne mopki. No to sobie zapiszę na jeden i spróbuję go sklepać. Chociaż to on mnie sklepie znając życie, bo to jest taka modyfikacja. Jednak nie, ale moby też odskakują po trafieniu. No niestety nie wszystkie, to jest niedopracowane te AI i przerywanie animacji po trafieniu. Może to jest trochę bardziej realistyczne, ale... Trudne, bardzo trudne. Też Mroczne Tajemnice były łatwiejsze, Retarnim był łatwiejszy w porównaniu do tego, naprawdę. I tu nie żartuję sobie, co to kurde ma być. Przerywanie animacji podczas atakowania, bo mobek zaatakuje. A wybić tutaj wszystko, co się da. Dosłownie wszystko. Mamy listę, nie oddam jej od razu Diego, przecież postanowiłem, że do obozu na Bagnie dołączamy. Nie było komentarzy do którego obozu, to ja sobie brałem obóz na Bagnie. Ze względu na pół sukienki, które do bohaterki pasują. Mniejsza z tym. Ło! Wow.
To jest nie fair. Jak ja mam to zabić, jak to mi przerwało animację? Sami widzieliście. I na tym ta trudność polega, ale no skruka, szczerze mówiąc, była łatwiejsza. A mogłem pić po 5, próbować. Tam tutaj w sumie nie da się bagować. No to może być też na plus dla gry, ale z poziomem trudności takim to no. Nie jest łatwo. Tu nic chyba już nie ma, może tam parę krytoszczurów, więc też to doczyszczę. Chociaż takie rzeczy mógłbym robić poza odcinkiem. Statystyki są jak były, no bo tylko wziąłem tą listę, mówiąc, że dużo nie ominęło. No jednak jest. Wiedziałem. No dobrze, może to już zrobię pauzę i w obozie się spotkamy. Bo tu już nic nie ma raczej. Są przepisy. Póki jest na targecie, to nic tam nie gra. Dobra, teraz spotkamy się w obozie, chyba że ja sobie tu przeszukam, oczywiście spotkamy się w obozie, już nic nie ma. Dobrze, przetestowałem, czy nagrywa dźwięk na Directie, dobrze, wszystko jest w porządku. Ale będę zapisywał na save 5 i 6, tak na wszelki wypadek, jakby coś się popchnęło. Dla GeForce Experience chociaż była aktualizacja. Musimy do Mordraga później, więc... Wszystko nie tak prosto. Każdemu nowiczku, który chce czegoś dobić się tutaj, нужен покровитель. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Nie. To, czym zajmujemy się my, strażniki, ciebie niemnogo nie po pleciu. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Dawaj, kurde, muszę z Mordragiem iść do nowego obozu. Więcej ekspert. Да ну! Есть одна задачка. Как раз для того, кто не работает на Гомеза. Ale uprzedzam cię. Jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Tak, jasne. To, что я тебе сейчас скажу, должно остаться между нами. Никто другой не должен знать об этом. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Bo jest pod opieką magów. Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz? To już twoja sprawa. Nie wiem, czy można go odprowadzić, a później powiedzieć, że nie zjawi się w obozie. Ale mi zależy na zrobieniu jak największej ilości questów. A jak chcę do Laresa się dostać, to muszę iść do Mordraga. Ej, ja ciebie raczej nie wiedział. No. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel. Tak, pewnie. Spieprzej. Oho, nie jesteś... Nie chcę nawet tego słuchać. Powiedz do... My się spotkamy u Mordraga, a Wrzoda oklepie w międzyczasie. Jesteśmy u Mordraga. Czyż... Tak? To powiedz im, że... Потому что есть в колонии более выгодные дела, чем работа на Гомеза. Новый обуз потребует здольных людей. Там, przynajmniej, никто нам не говорит, что мы делаем. Только там найдешь правдивую вольность, как на колонии Карно, oczywiście. Нет там никаких магнатов, ani гуру, которые могли бы тобой помятать. Мамы własную копальню. Ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi.
Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Вот что я тебе скажу. Пока Гомес и его люди бездельничают, мы трудимся во имя свободы. Dobra, to zaprowadź. Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Dobra, chodź za mną. No, pauza, bo nie ma sensu tej samej drogi. Nowy obóz. Miałoby się też oklepać Laresa później, znaczy mieć siłę, żeby topór mu założyć. No to jesteśmy. No, za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem, on ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. No, co za pierścień. Z tym pierścieniem można by łuku używać, a inna. Tak długo. No tu może być niebezpiecznie, bo przy zlewusem. A ja oby cały odcinek oklepywania jego i różowego księcia po trochu. Mówię go ominąć po prostu. Bo na razie to. Tylko to nie będzie takie proste. Z tego co pamiętam, to dało się to zrobić. I może na koniec pokażę wam, jak na testy doszedłem. Albo nie, bo nie chcę mu zbroi spoilerować, jak wyglądają, więc. Nie mam mowy o tym. Kurde, ten głupi katar. Chcesz przejść przez tę bramę? Нет, это тебе не старый лагерь. Да и сектных болотных придурков у нас мало общего. No, musimy się wysmarkać, no. Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. No tak. Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Jasne. W centrum pieściery jest duża dyra. Rudu zbrasowują tuda. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Dobra, to szkoda czasu. Tu też nie biorę na razie misji, bo jest za trudne. Ja na razie mam tu inne zadanie. A jeszcze przed pójściem do Laresa spróbuję. Balkagan chyba był tutaj, czy jakoś tam. Myślałem. Trzeba załatwić sprawy.
Jesteśmy Bractwem Śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech Śniący zawsze będzie z tobą. Przecież nowicjusze. Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. No. No to zrobimy. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. No. Я щедро награжу тебя, как того пожелаешь. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. Или, если захочешь, я могу помочь тебе. У меня хорошие связи с Коргаломом и Идолом Тионом. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? No właśnie. No, znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I вот еще что. Если кто-нибудь отберет у тебя болотник, или ты выкуришь его, наша сделка не состоится. No i trzeba porozdawać 10. Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Już można pomijać to już od ciebie. Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze... Już dwóch. Hej, ty! Tak, chodź no tutaj. Ten nie kupi ten. Nie to. No. Jasne, masz tu 10 bryłek rudy. Zajrzyj. Nie chciałbym być. Dlaczego patrzę, trzeba uważać. A masz je przy sobie? Wzwracaj się w любое время. Kiedyś takie sprawy. Musisz uważać na to, co mówisz przy... Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Może. Może by tak oklepać tego. Od razu wiedziałbym, że pauzę. Potem może zająć 5 minut. Nie obrazisz się chyba, jeśli pożyczę trochę twojej rudy. Więc cóż, jak oklepię się go, to no może dłużej to zająć, ale trzeba oklepać. No nam, że udało się. Zajęło długo czasu oklepanie tego. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No, nie trzeba nawet Asajdano oklepywać, a to jest trochę lepsze. Trzeba było się na mnie nie rzucać. To był хороший бой, но сейчас он окончен. Już dość. No, tylko że teraz trzeba by z kolei. Hej! Hej, ty! Nie wiem, czy problemów nie będzie. Hej, ty! Już idę. Idź precz! Wynoś się stąd! Spokojnie. Etego nie może być. No, można porozdawać resztę, bo zostało 5 sztuk. No.
odcinkiem, żeby... Jasne, problemy. Masz tu 10 bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał tego więcej, dobra? No, w końcu się udało broń zdobyć. Zostały 4. Trzeba level bić jak najszybciej. No już pomijam 3. Wilk to raczej nie może. Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Ja podbiorę dla ciebie отличny luk. Jeśli u ciebie jest ruda, конечно. To można zrobić. Prost. Ale teraz nie przeszkodnie. Skupuj. To jest cenne. Tylko szkoda na to na razie bryłek. Trzeba ich poszukać jeszcze szkodników. Trzeba tam na górę się dostać. Teraz tu. Pochodzę, ja mogę pomóc ciebie. Nie chcę na razie, ty może nauczyć. Tamten może nauczyć po prostu akrobatyki. Została jeszcze jedna sztuka. O, no to już można oddać tego questa. Zapisać dobrze by było. No bo cóż, co tu innego zrobić pozostało. Nie, oklepywanie NPC-a bym już pomijam, bo chyba nie chcecie oglądać pół odcinka na oklepywaniu NPC-a. Tak, dostawaniu w pierdzielu, wstaniu, znowu uderzeniu, NPC znowu dostanie, to tak może trwać. Musisz bardzo długo. To, co mówisz. Przecież, że ten odcinek taki trochę gorszy, ale nie miałem warunków dzisiaj do nagrywania. No. A u mnie już pobywali nowe pokupatele. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Chcę dołączyć do waszego obozu, więc... Twoja prośba jest bardzo skromna. Pomogę ci, tylko słuchaj uważnie. Baltajon jest jednym z młodszych guru, tak jak ja. Iberion uczynił z niego swojego osobistego doradcę. Obawiam się, że to nie była najlepsza decyzja. Tajon stał się przez to tak zarozumiały, że nie chce już pomagać nikomu oprócz swoich uczniów. Daj mu to, jeśli chcesz mu rozwiązać język. A, no i dał nam specjalnego skręta. A, więc teraz do Laresa można się A ty kuda? Do Laresa! No. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. Jak sobie chce? No, mamy pierścień. Kuda? Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Co takiego? Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Jak się udało normalnie, nie w tym modzie, ominąć bugiem nawet tego i wejść, to było 10 reputacji, tak jakby, której nie można zobaczyć, ile się ma. A tu już naprawione i wtedy Lares by po prostu zaatakował. Cholerne wino, nie chcę z Laresem pogadać. Trzeba expa zdobyć. W samym dzieli? No. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. No.
Идол Исидра из лагеря сектантов таскает с собой болотника кусков на 400 руды, не меньше. Избавь его от этой тяжкой ноши. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Скоро маш już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. A my nie mamy tej rudy? No nie. No tu też exp i później tylko to od niej do starego obozu. Нет. Глазам своим не верю. Да наглости тебе не занимать. Покаж. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Do nowego obozu nie chcę dołączyć, aczkolwiek expy tutaj... Nie tylko expy, kurde, 20 expa. No. Zobaczę, ile ma czasu odcinka. Jeżeli się zbliżył do 30 minut, to się z wami pożegnam. A jak nie, to oddamy jeszcze listę dla Diego. Jest taka tymczasowa pauza. Odcinek ma już ponad 26 minut. Sorry, że taki trochę nie wypał, ale nie miałem warunków do nagrywania. No, mam nadzieję, że da się to oglądać jakoś. A ja się muszę z wami pożegnać, bo nie zamierzam tego wysyłać 5 godzin znowu na YouTube. 3 godziny, 3,5 to jeszcze w miarę znośnie, ale takie wysyłanie 5-godzinne to do niczego, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Załatwimy sprawę z Isidro w karczmie i damy tą listę dla Diego. Będziemy mogli wtedy założyć nowy łuczek i broń. No, to spotykamy się w następnym odcinku.